może znowu mi się uda troszeczkę poćwiczyć głośne mówienie. Coś mnie tej wiosny, która się zaczęła wczoraj, a właściwie dzisiaj, pobudziło do tego, żeby się odezwać. Nie bardzo mi się chce opowiadać o tym, co oglądam, ponieważ no, każde oglądanie wywołuje myśli. A myśli wywołują no, konstrukcje, posuwają zamierzenia i wyobrażenia do przodu. Nigdy się nie cofają, czasami ktoś się zatrzymuje, czy czasami trochę zaprzestają albo odwracają się w jakimś kierunku, ale w końcu wracają z powrotem na ten sam tor myśli, tok myśli. Ostatnio, że tak powiem, coś mnie inspirowało w stronę kart graficznych i obliczeń niegraficznych, czyli pozostałej części obliczeń, która też musi być zrealizowana po to, żeby tą grafikę przygotować do wyświetlenia. A więc w związku z tym większość rzeczy dzieje się w sposób niewidzialny w tych miejscach, które w tych firmach, które nie zajmują się grafiką, ale przygotowują to, co potem się daje wyświetlić, a więc w związku z tym współpracują w tym samym dziele. Tak sobie pomyślałem, że w związku z tym ogólnoludzkim dziele ludzkości, no to jak gdyby ktoś kiedyś powiedział, że komputerów na Ziemi będzie tylko potrzeba 5, no i pewnie będzie ich 5, tylko tyle, że będą to absolutnie quasi super quinta, beta i tak dalej komputery, które będą się znajdowały w najzimniejszych rejonach Ziemi, czyli najprawdopodobniej na biegunach. No bo tam jak gdyby nie będzie nikomu szkodziło wydzielane ciepło, czyli większość energii elektrycznej produkowanej na Ziemi będzie kierowana na bieguny, gdzie będą betatrony, tam inne cyklotrony, komputery, tam będą wszystkie, cała elektronika pracująca i wytwarzająca ciepło, no będzie się odbywała właśnie na biegunach, tam gdzie będzie to ciepło się przyda do, że tak powiem, do topienia lodów i do uprzyjemnienia klimatu biegunowego. Jeżeli temperatura Ziemi jest około 15 stopni, no to ogólna temperatura będzie większa i większa będzie, wyższe będą poziomy oceanów, ale za to będziemy mieli dwa mózgi elektronowe, czy pięć mózgów elektronowych na biegunach, które będą przewidywały przyszłość i uczestniczyły w wynajdowaniu nowych wynalazków i sposobów przemieszczania się w czasie i przestrzeni i będą nawet no po prostu będą samą korą czołową ludzkiego mózgu. Młoskiego ludzku. Bluzgu, bluzgu. Tak, także gdyby przed komputeryzacją nie ma ucieczki, będzie to oparcie się o retiny na wszystkich wyświetlaczach, jak gdyby najmaksymalnych do umieszczenia w domu, nie będą to ściany. I tak już telesianka, można powiedzieć, 50 cali to już jest telesianka. Które jak gdyby trudno jest ogarnąć ją wzrokiem, w związku z tym raczej zanikną te ścianki na rzecz okularów, w których są wyświetlane obrazy. I żeby poglądać telewizję, no to trzeba będzie założyć okulary i w tych okularach będzie widać obraz. 8K, może nawet 9K, 16, 24, nie wiadomo, 32K, 64K. W każdym razie no taki, że będzie to retina po prostu widziana w oczach, czyli obrazy będą właściwie wyświetlane już bezpośrednio dla poszczególnych czubków na siatkówce oka, czyli no, już nie będzie można się spodziewać, że będzie kiedykolwiek lepsza, natomiast będzie dużo bardziej, obraz nie będzie lepszy, natomiast
będzie dużo bardziej energooszczędny, bo nie będą to musiały być wielkie ekrany ogrzewane i wielkie powierzchnie oświetlane. Wystarczy po prostu pobudzać poszczególne ciałka, czy to wyczułoby w oku i można sobie pooglądać przez pewien czas w okularach w bardzo dobrej jakości, wtedy kiedy się chce i bez przeszkadzania, bo zawsze ze słuchawkami wkładanymi do uszu przy tych okularach zamontowanych, no to będzie można sobie spokojnie oglądać program i nikomu nie przeszkadzać. Oczywiście mikrofony też mogą być takie na ucho i tuż przed ustami, tak jak w telewizji, tak jak w TeleExpressie albo w każdym innym programie publicystycznym, gdzie ludzie mówią i dobrze bardzo ich słychać, mimo że nie mają tych wielkich mikrofonów, takich wielkich. Kiedyś kamery to były takie wielkie słonie podłożone do obiektu filmowanego, czy obiektu, który był pokazywany w telewizji, żeby ten obraz zdjąć z przestrzeni i wpuścić go w prąd, który będzie można rozsyłać do urządzeń zarobkowych typu telewizja i inne miejsca. No ale to nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć o swoich planach, bo ostatnio zamilkłem bardzo, ponieważ się zająłem bardzo intensywnie programowaniem, zabawkowym programowaniem. Jak gdyby komputer Nvidia Radeon. Mam oba, ale oba, że tak powiem, mają różne szybkości komputera. 64 bity mają oba, ale zegary mają 1,6 i 3 i 2,3 chyba, 1,6, 2,3, czyli nieduże. W sumie nieduże, bo tam te szybsze komputery mają i 3 i tak dalej. Więcej rdzeni, więcej wątków i wszystkiego więcej. Natomiast o co chodzi? Nie ma wielkiej różnicy między jednym komputerem a drugim komputerem. Na przykład jeżeli się wejdzie do tego obszaru, który wygląda tak, jak komputer, kiedyś w ogóle się z nimi zapoznałem i kiedy miałem pierwszy komputer, to był to komputer DOS-owy, IBM DOS-owy. I w tym momencie ten IBM DOS-owy, no to jak gdyby odłączenia go do prądu, do uzyskania obrazu na monitorze, no to było, miało parę sekund. Stryk i już, i pali się jak lampka biurkowa. Natomiast w tej chwili, jak włączam którykolwiek z tych komputerów, czy ten 32, czy 64, to jak gdyby, no muszę czekać minutę, dwie, muszę czekać, ale już jak się załaduje, no niech sobie zrobi co zechce, niech sobie, że tak powiem, sobie wszystkie swoje rejestry załaduje i obrazy powłącza super hiper i nic niesamowite. Natomiast jak już się uruchomi, to wtedy wchodzę w taki obszar, który się nazywa wiersz polecenia, ewentualnie prompt, ewentualnie, no nie wiem jak to nazwać, nawet już nie pamiętam, po prostu nie pamiętam. Wiersz polecenia, ja nie wiem jaka tam jeszcze była nazwa tego miejsca, znak zachęty to się nazywało, pojawia się na ekranie DOS-a. Oczywiście okienko trzeba ustawić odpowiednio do swojego wzroku, automatycznie uruchamia się takie, żeby było bardzo trudno widać w nim cokolwiek, więc w związku z tym najczęściej wszyscy uciekają tam, gdzie już tam mają te piękne obrazy przygotowane. Natomiast to okienko, samo okienko, parametry okienka można przestawić tak, żeby bardzo dobrze było widać obraz właściwie na całym ekranie. Można nie dawać nawet, nie maksymalizować widoku ekranu, bo wtedy są jakieś tam komplikacje się pojawiają, bo tam jednak ten Windows pod spodem siedzi i jakoś nie dopuszcza do tego, żeby ładnie się wyświetlało poza Windowsem wszystko
kiedy Windowsa nie widać, więc w związku z tym okienko może być rozsunięte na całą szerokość ekranu, nie jest maksymalizowane, ale okienko jednak okienko, to pod spodem może być 5 okienek innych, albo w ogóle nie być żadnego, natomiast to okienko rozsunięte takie jest kwestia dobrania parametrów w tym okienku i trzeba tam